Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. W Bożym objawieniu istnieje pewna hierarchia. Hierarchia, której nie można zakłócić. Zakłócenie tej hierarchii byłoby buntem przeciwko Bogu, który nas kocha. On właściwie tylko chce naszego szczęścia. Tak naprawdę to nie potrzebuje ani nas, ani naszej służby, ani naszych uczuć, ani naszych wysiłków. Jednakże w swojej dobroci Bóg zechciał wejść w relację z nami ludźmi, słabymi i grzesznymi. Jedynie dobroć pobudza Boga do tego, by kochać te stworzenia, które jakże często Go obrażają. Przedziwna jest ta cierpliwość Boga. Człowiek grzeszy przeciwko Niemu, zaś Najwyższy nie potępia Go, lecz wyciąga do każdego z nas pomocną dłoń. On nie chce zatracenia grzesznika, ale tego, ażeby się nawrócił i żył, jak mówi prorok Ezechiel. Prawo Boże ma na celu wyprostować to, co jest skrzywione w naszej naturze, w naturze przez grzech pierworodny i przez nasze grzechy osobiste. Dzisiaj żyjemy w prawie łaski nadanym nam przez Jezusa Chrystusa. Nie litery, która zabija, jak mówi święty Paweł, ale w prawie łaski. Litera zaś zabija, jak mówi Pismo Święte. Duch zaś jest tym, który ożywia. I to pierwsze przykazanie jest przykazaniem Ducha. My możemy przejść koło Niego obojętnie, wyjdziemy z mszy świętej i o Nim zapomnimy. Tylko i wyłącznie Duch Święty może sprawić w nas to, że ono stanie się w nas żywe, że będziemy według Niego działać i postępować. Litera może zabijać również i w tym przypadku. Ktoś może powiedzieć, skoro mam kochać Boga, a staje moje myśli, to znaczy, że muszę ciągle myśleć o Panu Bogu. Znaczy, że nie mogę myśleć o rodzinie, o przyjaciołach, o moich obowiązkach. No, wiadomo, że tu nie o to chodzi. I każdy z nas zgodzi się, że to jest przedstawienie groteskowe tego przykazania. Nasze myśli muszą być niejako zakorzenione w Bogu i być przeniknięte Bogiem. Musi być w nich Duch Boży. Ludzie, którzy pojmują lub pojmowali Pismo Święte nie według ducha, ale według litery, najczęściej wybierali sobie jakieś przykazania z pominięciem innych. Na przykład faryzeusze. Dla nich najważniejszy był szabat, jak słyszeliśmy w ostatnią niedzielę. Nic ich nie obchodziło ludzkie cierpienie, czy jakakolwiek niedola. Ważne było, żeby w szabat wypoczywać i nic nie robić. W ten sposób zabraniali nawet Jezusowi czynić dobrze w ten dzień. Zapomnieli, że to nie człowiek jest dla szabatu, ale szabat dla człowieka. I tę zasadę można przenieść również na wszystkie przykazania inne. To nie człowiek jest dla przykazań, ale przykazania są dla człowieka. Celem człowieka nie jest niezabijanie, niecudzołożenie, niepopełnianie kradzieży, czy przestrzeganie wszystkich innych przykazań kościelnych czy Bożych. Są to drogowskazy, są to drogowskazy do nieba, według których musimy się koniecznie stosować. Bo jeżeli nie będziemy się do nich stosować, to niechybnie się rozbijemy, zbłądzimy i w konsekwencji stracimy życie wieczne. Wyjątek stanowi to właśnie pierwsze i najważniejsze przykazanie, które jest celem i środkiem dla człowieka.
Człowiek stworzony został na to, aby miłować Pana Boga ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkiej myśli swojej. To nie to przykazanie zostało stworzone dla człowieka, ale człowiek właśnie został stworzony dla tego przykazania. Człowiek został na to stworzony, aby miłować Pana Boga ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkiej myśli swojej. Jest to przykazanie również środkiem dla nas, gdyż tylko i wyłącznie kochając Boga możemy nauczyć się Go kochać. Tak samo jak pisząc uczymy się pisać, mówiąc uczymy się mówić, czy gotując uczymy się gotować. W ten sposób również działa miłość do Boga, nabiera się w niej niejako wprawy. I jak każdy zwyczaj, który nabieramy, sprawia nam radość, ktoś, kto się nauczył gotować, cieszy się, że umie gotować i robi to z radością, jeżeli nie jest zmęczony. Tak samo i z miłością Bożą. Ona będzie nam sprawiać coraz większą radość, coraz więcej nam dawać będzie szczęścia, jeżeli nabierzemy w niej niejako sprawności. Może ktoś sobie pomyśleć, zadać pytanie, dlaczego tyle o tym pierwszym przykazaniu? Czy przypadkiem w Ewangelii nie jest również napisane, będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego? Pozwoliłem sobie położyć nacisk na to pierwsze przykazanie, gdyż o nim najczęściej zapominamy lub źle rozumiemy. Często odwracamy kolejność i stawiamy miłość bliźniego wyżej od miłości Boga. Już sam Pan Jezus zwrócił na to uwagę, kiedy zszokował swoich współczesnych tym wyznaniem, jeśli ktoś kocha bardziej swojego ojca, swoją matkę, swoich braci, swoje siostry, swoje dzieci, aniżeli mnie, nie jest mi godzien. Rzeczywiście, ten, kto stawia wyżej miłość stworzenia nad Boga, nie jest godzien Boga. Podam kilka może przykładów, jak to zdarza się nam czasami stawiać miłość bliźniego wyżej niż miłość Boga. Podam przykład nieskromnego ubioru w kościele. Wielu powie, trzeba być wyrozumiałym i kierować się miłością bliźniego. Trzeba zrozumieć, że jest lato, że jest gorąco, że w kościele duszno, że to jest nie do wytrzymania być w kościele ubranym jak trzeba. Natomiast gdyby pierwsze przykazanie było faktycznie na pierwszym miejscu, takich historii by nie było. Od razu każdy by pojął, że majestat i świętość Boga wymagają stosownego ubioru i zachowania. Nikt z nas nie poszedłby na spotkanie z prezydentem w krótkich spodenkach, w t-shircie, albo w sposób roznegliżowany czy nieprzyzwoity. Tu zaś mamy do czynienia z Bogiem samym. I choć Bóg jest miłością, jak mówi święty Jan, to wymaga On również szacunku dla swojej osoby i nie pozwoli z siebie kpić. Matka Najświętsza pouczała świętą siostrę Faustynę, by nie zapominała pomimo wielkiej jej poufałości z Jezusem Chrystusem o tym, że jest On prawdziwym Bogiem, przed którym drżą aniołowie. A również inny przykład. Dziecko jest zmęczone. Nie chce mówić pacierza. Mama żali się nad nim. Zwane go z tego obowiązku. Bóg jest ważniejszy niż nasze zmęczenie, które możemy mu ofiarować. Nie chodzi o to bynajmniej, żeby dzieci katować. Nie, to nie o to chodzi. Ale o to, by je nauczyć, cenić i kochać Boga ponad wszystko i ponad wszystkim. A możemy je tylko wtedy ich nauczyć tego, wtedy, gdy my kochamy Boga ponad wszystko i ponad wszystkich. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z wynaturzoną miłością bliźniego, która nie jest już prawdziwą miłością, jest to podróbka miłością, na którą jakże często niestety się nabieramy. Nie jest to miłość, gdyż to, co jest najważniejsze w człowieku, dusza,
jest postawione na ostatnim miejscu. Zamiast zjednoczenia z Bogiem oferujemy naszym bliźnim wygodę, samozadowolenie, inne przyjemności. I w ten sposób pozbawiamy naszego bliźniego największego i najwyższego dobra, jakim jest Bóg i poza którym nie ma prawdziwego dobra. Bo to jest dobro, poza którym prawdziwego dobra nie ma. Tak więc z pewnością będziemy zachowywać drugie przykazanie, które jest podobne, jak mówi Ewangelia, do pierwszego, jeżeli będziemy zachowywać to najważniejsze przykazanie. Wypełnienie drugiego przykazania jest jak reakcja łańcuchowa i konieczna, wynikająca z przestrzegania tego pierwszego i najważniejszego przykazania. I w ten sposób wypełni się to, o czym mówi powiedzenie: jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu. Amen. Niech będzie to chwalony Jezus Chrystus. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego.